Dużo śmiechu i niespodziana wizyta. Było dużo śmiechu u pana byle jak. Brzuszek cudaczka wyśmiewaczka był zawsze okrąglutki i pełen. Zawsze był pękaty ze śmiechu, jak to ziarnko grochu. Tylko do szkoły cudaczek nie chodził z chłopcem. Bał się, że pan byle jak chodzi do tej samej szkoły co Beksa. A spotkać się z Beksą? Nie, za nic. Za to czekał zawsze koło progu na powrót swego przyjaciela. Ledwo pan byle jak ukazał się w drzwiach, już cudaczek turla się ze śmiechu po chodniku. Rano mama wyprawiła go uczesanego, czystego, porządnie ubranego. A teraz? Na brodzie atrament, na nosie czarna plama, zdaje się, że to smar. Pewno pan byle jak przyglądał się po drodze na prawie auta i wścibił nos za blisko. Czapka na jednym uchu, kołnierz od fartucha pod fartuchem, a kołnierzyk od koszuli sterczy jednym rogiem nad fartuchem. Nawet koszula z jednego boku wyciągnięta. Hi, hi, hi. Taki wielki chłop! Jak on wygląda? Ho, ho, ho. Ryczy uradowany cudaczek. A po obiedzie zaczyna się odrabianie lekcji. Teraz cudaczek za nic nie odejdzie od chłopca. Siedzi mu na czubku ucha i wyciąga szyję, żeby lepiej widzieć, co się w zeszytach wyrabia. Mamusiu, zadanie mi nie wychodzi. Przychodzi mama. Ogląda zeszyt. Sprawdza w książce. Ma się rozumieć. Zero tak napisane, że wygląda jak sześć. Albo siódemka jak jedynka. I zadanie źle wypadło. Potem pan byle jak pisze ćwiczenie. Pisze i co chwilę zerka w okno. Co też tam na podwórzu się dzieje? A wyśmiewaczek wyciąga szyję, krzywi się, marszczy, bo nie może przeczytać. Nic dziwnego, tu i nie ma kropki. Tam dwa wyrazy wpadły na siebie, że wyglądają jak jeden. A już ogonka przy o i ę nie ma nigdy, ani przecinków na dni albo si. Gdy ma być rąk, napisane rak. Zamiast harcerze podnieśli nosze, napisane harcerze podnieśli nos. Resztę pan byle jak zjadł. Ho, ho, piszczy cudaczek. Kto zgubił nos? Czyj to nos? Ho, ho. Tymczasem pan byle jak zamyka zeszyt do polskiego. Jest bardzo zadowolony, że już ćwiczenie odrobił. Będzie bal jutro w szkole. Zaśmiewa się licho niepoczciwe. A pan byle jak sięga po zeszyt do przyrody. Pani dyktowała im o kocie. Trzeba się tego nauczyć. Ba, ale co to jest? Pan byle jak tak nabazgrał, tak pozjadał wyrazy i litery, że nic nie może zrozumieć. Kot chodzi cio, bo moe, bzur, wsu, poduczki, lapk. Co to może być? To chyba po chińsku. Zaśmiewa się cudaczek. Przyszła na ratunek mama. Nic nie rozumie. Przyszedł na ratunek starszy brat pana byle jak, Wojtek, który już do liceum chodzi. Ale i Wojtek nic a nic nie rozumie. Taki bazgracz powinien być w pierwszej klasie, a nie w trzeciej, powiada. Tego sam król Salomon nie odgadnie. Skończyło się na tym, że pan byle jak włożył palto byle jak, wcisnął czapkę byle jak i popędził do kolegi. Przyniósł zeszyt kolegi i z niego przepisał lekcję pod okiem starszego brata. Kot chodzi cicho, bo może pazury wsuwać między poduszki łapek. Mamo! Woła Wojtek ze śmiechem. Już wiemy, co to znaczy. Psur wsu. Pazury wsuwać. Cieszy się wyśmiewaczek. I z całej siły przytrzymuje napęczniały brzuszek. Jakby kto chciał zebrać wszystkie historie pana byle jak, to musiałby napisać osobną książkę. To też cudaczek był pewien, że przesiedzi tu kilka lat i nigdy nie zazna głodu. A tu na Wielkanoc? Nieszczęście! W pierwsze święto mama powiedziała: wiecie, chłopcy, przyjdzie dziś ciocia z Włodziem. Włodzio już zdrów po odrze. Pysznie! Ucieszył się pan byle jak. Wtem ktoś zadzwonił do drzwi. To pewnie Włodzio, woła pan byle jak i pędzi do drzwi. Cudaczek też ciekawie wysuwa główkę jak cebulkę spod kołnierza i... Cudaczkowi robi się słabo. Wchodzą jego znajomi, pan Beksa ze swoją mamą. Gwałtu!
krzyczy wyśmiewaczek i rzuca się do drzwi. Ale drzwi już zamknięte, więc cudaczek daje ogromnego susa w górę i buch przez dziurkę od klucza. Tylko mignęły jego cienkie nóżki i już był za drzwiami.